100% przychodów z wyświetleń tego filmu w serwisie YouTube przeznaczam na pomoc Ukrainie. Dziękuję za to, że pomagasz. Dzisiaj zamiast dzień dobry powinnam Wam powiedzieć ból, 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 bo o tym będzie odcinek. Jeśli jesteście ze mną od kilku lat, to wiecie doskonale, że używam urządzenia SodaStream, którym gazuję wodę. Bardzo lubię zimną, mocno nagazowaną wodę i to jest cudowne rozwiązanie, żeby mieć ją zawsze pod ręką. No i cudowne również dlatego, że nie kupujemy plastikowych butelek pełnych wody, mnóstwa, bo przecież co woda to butelka. I również dla kieszeni, bo takie rozwiązanie jest też po prostu tańsze niż kupowanie wody butelkowanej. 3 lata temu, kiedy zaczynałam, ja jestem zawsze taka ostrożna, jeśli wprowadzam jakąś nowość do domu, kupiłam taki najprostszy, najtańszy model, żeby w ogóle zobaczyć, czy ja będę z tego urządzenia korzystać. Po 3 latach się okazało, że ja z tego urządzenia korzystam kilka razy dziennie, więc dzisiaj przeskakuję na taki jeszcze trochę fajniejszy, nowocześniejszy, nowszy model, a mój stary SodaStream poleci do biura, będę miała w ten sposób 2 dobre źródła pod ręką. Dlaczego warto? W moim domu pije się bardzo dużo wody gazowanej, to jest minimum 1,5-litrowa butelka dziennie, takie jest zużycie, 1,5 litra dziennie spokojnie schodzi i teraz, gdybyśmy to pomnożyli przez 365 dni w roku, to spokojnie wychodzi nam ponad 1000 zł na wodę gazowaną rocznie, to jest troszeczkę dużo. Nie wspomnę już o 365 butelkach, które musiałyby zostać za nas wyprodukowane. I teraz zobaczcie, nawet jeżeli te butelki pójdą do recyklingu, to nie zeruje to ich istnienia na świecie. Ktoś musiał je wyprodukować, zużyto do tego materiały, zużyto do tego energię, to zanieczyszczyło środowisko, więc nawet jeżeli one będą podlegały recyklingowi, na coś jeszcze się przydadzą, to jednak już zostawiły swój ślad w środowisku. Ten temat kompletnie odpada, kiedy używam SodaStreama, bo butelek używa się w kółko, w kółko, w kółko, aż do ich terminu przydatności do użycia, który jest wieloletni. Moje jeszcze te pierwsze sprzed 3 lat jeszcze są ważne, chyba co najmniej przez rok, więc to jest po prostu rozsądne rozwiązanie. Jak to się robi? To teraz pokażę Wam, jak przerobić zwykłą wodę w kranie na wodę gazowaną. Do tego, żeby ją zrobić, będzie Wam potrzebne to urządzenie, które się nazywa taki saturator i butelki, które są do niego dopasowane. To nie jest tak, że możecie sobie tu wkręcić jakąkolwiek butelkę. Wkręcamy tylko butelki, które pasują do naszego urządzenia. Ja mam takie, które są plastikowe, ale są też urządzenia, do których pasują butelki szklane. Ja mam plastikowe, bo dosyć często zabieramy je ze sobą i taka szklana butelka byłaby po prostu trochę za ciężka. I co teraz robimy? Idziemy do kranu z wodą. Mamy tutaj na butelce narysowaną kreseczkę i tu jest pokazane, do jakiej wysokości powinniśmy sobie tej wody nalać. I tak też robimy. Im zimniejsza woda, tym lepiej Wam się nagazuje. Jeżeli lubicie taką mocno gazowaną, to taka zimna woda będzie do tego idealna. Już ma się po 3 latach to oko, gdzie ta kreska jest, co? I co robimy teraz? Zobaczcie. Wkładamy sobie to tu. I teraz będę naciskać tę dźwignię. Zresztą swoją drogą uważam, że to ma cudowny design. Naprawdę, wygląda po prostu przepięknie. Więc będę naciskać tę dźwignię tyle razy, ile razy chciałabym, żeby mocno była moja woda nagazowana. Jeżeli chcecie mieć lekko gazowaną, 1 do 3 razy. Jeżeli tak trochę mocniej, 3 do 5. A jeżeli lubicie, tak jak ja, coś naprawdę bardzo buzującego, to nawet 7 razy. I przyciskacie tę dźwignię krótko, na sekundę, no i pokażę Wam jak. To proste. I teraz taką wodę wyjmujemy, nalewamy sobie do szklaneczki. Wodę sobie zakręcamy, zostawiamy na później. Marcinku, spróbujesz? Uwielbiam, jak mnie bąbelki łaskoczą w podniebienie. I teraz słuchajcie, na bazie takiej gazowanej wody możecie sobie zrobić Pepsi, możecie sobie zrobić Pepsi Max, Mirindę, 7-Up, możecie sobie zrobić napój o smaku limonki z cytryną, mango albo grejpfruta i jeszcze kilka innych.
takich syropów smakowych dodaje się po prostu do tej gazowanej wody i one będą właśnie tak smakowały, jak powiedziałam. Ale nie ma jak. Zimna, dobra, mocno nagazowana woda. Proste rzeczy są w życiu najlepsze. Jak to działa? A mianowicie działa to tak. Zobaczcie, tu z tyłu mamy cylinder. Bardzo proszę. Cylinder, który zawiera dwutlenek węgla. Jak się go montuje? Bardzo prosto. Tu mamy taką dźwignię. O. My go po prostu wkładamy. W tym moim poprzednim modelu cylinder był wkręcany. Musiałam go wkręcić, natomiast w tym po prostu wstawiam, zamykam i urządzenie jest gotowe do działania. W tym cylindrze jest tyle dwutlenku węgla, że wystarczy Wam do nagazowania 60 litrów wody. U mnie to są mniej więcej 3 tygodnie, bo ja gazuję naprawdę mocno. Natomiast jeżeli będziecie gazowali średnio, no to macie miesiąc wody gazowanej na jednym cylindrze bez większego trudu. I teraz zobaczcie, popatrzcie sobie uważnie dookoła tego urządzenia, bo ono nie ma żadnego kabla, żadnych baterii, żadnego zasilania, żadnego akumulatora. Nic kompletnie nie potrzebujecie do niego przypinać. A co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze możecie go sobie postawić w dowolnym miejscu, a po drugie, że ładnie wygląda, bo nic się za nim nie ciągnie, a po trzecie, że możecie też bez trudu go przestawiać, gdybyście mieli na przykład taką potrzebę. Więc to jest w ogóle super rozwiązanie. I tak jak wspomniałam na początku, my mamy specjalne butelki dedykowane do urządzeń SodaStream i ważne jest to, że one mają coś takiego jak data przydatności do niespożycia, ale użycia. Moje są do kwietnia 2025 roku. Dlaczego? To jest taki okres, w którym producent gwarantuje wszystkie właściwości tej butelki, również te związane ze szczelnością, no bo po prostu ona musi być turboszczelna, żeby nam ten gaz w środku utrzymać. W związku z tym butelki wykorzystujemy przez kilka lat do momentu, kiedy ten termin ważności do użycia się nie wyczerpie. No, jeszcze trochę mi zostało. Czy to oznacza, że po upłynięciu tego terminu nie możemy tych butelek używać i powinniśmy je zutylizować? Wręcz przeciwnie. Nadal możemy po prostu nalewać do nich zwykłej wody, wlewać do niej napoje, natomiast nie powinniśmy ich już stosować w ekspresie do wody gazowanej. Ważna rzecz jest też taka, żebyście zerkali na oznaczenia, bo na przykład moje butelki można myć w zmywarce i ja je mogę bez problemu do zmywarki wstawić i sobie tam wymyć. Kolejna rzecz jest taka, patrzcie też, jakie urządzenia pasują do waszego ekspresu. Ja mam ten, do którego pasują plastikowe, możecie też wybrać szklane, które pasują do innego modelu. I jeszcze chciałabym Wam pokazać jedną małą księżniczkę. To jest moja towarzyszka torebkowa, to jest My Only Bottle, taka buteleczka na wynos. Ona ma trochę mniejszą pojemność, ale idealnie się nadaje do tego, żeby ją przyczepić do torby plecaka, wrzucić do torby, bo jest nieduża. I ona ze mną jeździ do miasta. Sławek zazwyczaj na treningi zabiera taką dużą wodę, a ja sobie biorę tą moją malutką. Taka, wiecie, koleżanka do torebki. Ile to kosztuje? No to po kolei. Takie urządzenie, taki ekspres do gazowania wody, to jest model Art. Kosztuje 499 zł i to jest wersja z jednym cylindrem i dwoma butelkami do napełniania. To urządzenie możecie sobie kupić w kolorze białym, takim jak mój, albo w kolorze czarnym, jeśli Wam z jakiegoś powodu taki bardziej pasuje. I teraz, jeśli chodzi o koszty eksploatacji, to wymiana takiego cylindra kosztuje 49 zł. Możecie to zrobić w sieci Carrefour, możecie to zrobić w sieci MediaMarkt, ale możecie to też zrobić bez wychodzenia z domu, a mianowicie kurierem i to już nawet dosyć często za 0 zł. I listę wszystkich punktów, gdzie taki nabój możecie wymienić, znajdziecie w opisie filmu, tam jest link i tych punktów jest naprawdę mnóstwo, więc robicie to bez najmniejszego trudu. Ja Wam powiem szczerze, że mam zazwyczaj, a nawet nie zazwyczaj, tylko zawsze, dwa cylindry na wymianę, żeby mi tej gazowanej wody nigdy nie zabrakło. Czyli jeżeli jeden gdzieś wożę w samochodzie, żeby po drodze się zatrzymać, w MediaMarkcie wymienić go, to drugi jest w użyciu i to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Natomiast muszę Wam też powiedzieć ciekawostek, zajrzałam do tego filmu, który robiłam 3 lata temu i powiem Wam, że o ile cena litra wody gazowanej w SodaStreamie się nie zmieniła, o tyle cena litra wody w butelce przez ten czas podskoczyła prawie o złotówkę. Ale to nie jedyna korzyść ekonomiczna, taka w czasie, ale druga jest taka, że ta woda jest po prostu tańsza. Dlatego, że taki cylinder za 49 zł wystarcza Wam na 60 litrów wody, a to oznacza, że 1 litr wody kosztuje odrobinę więcej niż 80 groszy. Biorąc pod uwagę, że w sklepie to jest mniej więcej 2 zł, no to ta różnica jest kolosalna i taki zakup zwraca się mniej więcej u mnie po 3 miesiącach gazowanej wody z kranu i z SodaStreama.
Finansowo, jak widać, to się spina, a korzyść dla środowiska jest po prostu bezcenna. Słuchajcie, zajrzyjcie koniecznie do opisu filmu, bo tam mam dla Was ofertę specjalną na zakup SodaStreama i to jest bardzo, bardzo dobrze nagazowana oferta. To jest super fajne, 3 lata później móc dla Was zrobić taki fajny odcinek i 3 lata temu mówiłam, ej, mam takie coś, to jest nowe u mnie i fajne, a 3 lata później mogę Wam powiedzieć, to jest nadal fajne, a teraz mam jeszcze fajniejsze, bo jeszcze ładniejsze i nowsze. Natomiast, tak jak wspomniałam, mój stary SodaStream śmiga do biura, a Was bardzo proszę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące użytkowania tych urządzeń, to piszcie w komentarzach. Chętnie też usłyszę od osób, które korzystają z syropów smakowych, bo ja na przykład nigdy nie próbowałam żadnego z nich i chyba już najwyższa pora po 3 latach spróbować, chociaż wiecie, nie ma jak, czy ja już to mówiłam, dobrze, mocno, zimna, nagazowana. Może być z lodem, ale niekoniecznie. Włosy dobrze? Ja tylko chciałam powiedzieć, że na tym planie nic nie jest tak, jak ja proszę. Wszyscy robią to, co uważają, robią wbrew temu, co ja mówię i wszyscy mają to w nosie, co ja mówię. I taka jest prawda niestety o pedantuli, dlatego to tak wygląda. Gdyby to było tak, jak ja chcę, to by wszystko wyglądało jeszcze lepiej.